Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz. W tym materiale chciałem powiedzieć kilka słów na temat światła. Znaczy, chodzi mi o zrobienie wstępu do zagadnień związanych z oświetlaniem sceny, a nie do jakiegoś takiego bardzo szczególnego wprowadzenia ze szczegółami. Zacznijmy może od przygotowania sobie sceny. Na początek wstawię na scenę Plane'a, Cube'a. No i tego Cube'a przekręcę fantazyjnie, na przykład w ten sposób. Dodam jeszcze kulę, która niech sobie stoi w ten sposób. I to będzie nasza scena. Początek jest uczyniony, że tak powiem. Teraz tak. Aby taka scena była poprawnie oświetlona, trzeba mieć na niej światło. Bez żadnego światła oczywiście nic nie będzie widać. Teraz na tej scenie światła żadnego nie mam. Jeżeli zrobię render, to dostaję czarny ekran wszędzie tam, gdzie są jakieś mesze. Natomiast widać także kolor tła, który jest domyślnie ustawiony na szary. Jest taki szary o współrzędnych 16-kowych 40-40-40. Ok, tak może być. Natomiast, aby cokolwiek było widać sensownego, potrzebuję na scenie światła. Światło dodaję za pomocą menu ADD, wybierając menu lamp. Tam są różnego rodzaju lampy, jest 5 rodzajów standardowo w Blenderze. Teraz omówię poszczególne z nich. Światło typu point jest światłem punktowym. Jest to światło, które wychodzi z jednego punktu w przestrzeni i po tej przestrzeni się rozprasza we wszystkich kierunkach. Oczywiście tam, gdzie światło świeci prostopada na powierzchnię, ta powierzchnia będzie oświetlona najsilniej. Natomiast im dalej od źródła światła, tym kąt padania światła na powierzchnię będzie mniejszy, a co za tym mniejsza będzie również jego intensywność. Tak wygląda scena po wyrenderowaniu. Jak widać, nie ma żadnych cieni, a to dlatego, że te światła mają obecnie wyłączony cień w swoich opcjach. Aby taki cień włączyć, muszę kliknąć na światło, wybrać światło z panelu narzędzi. To jest Object Data, ten panel się zmienia zależnie od rodzaju obiektu i w ustawieniach lampy mam coś takiego jak zakładka Shadow, czyli cień. Aby włączyć cień, muszę wybrać opcję Ray Shadow. Jest to charakterystyczne dla tej lampy. Lampy są różnego rodzaju, tak jak mówiłem, jest ich 5. Może być to lampa typu Sun, czyli słońce, Spot, czyli taka jakby latarka, stożek świetlny, światło typu chemi, czyli podobne do sun, ale bezcieniowe, i światło powierzchniowe, area, czyli powierzchnia, która świeci. Widać, tutaj jest taki kwadrat. W świetle typu sun włączyłem swój cień, no i teraz po wyrenderowaniu ten cień rzeczywiście się pojawia. On dodatkowo jest rozjaśniany przez światło bezcieniowe świecące ze strony przeciwnej. Tak to wygląda. Nie będę teraz omawiał dokładnie tych wszystkich opcji, bo na to będzie trzeba poświęcić osobny materiał, tylko prześlizgniemy się szybko po poszczególnych rodzajach świateł. Teraz światło kierunkowe, to jest światło typu sun, symulujące troszeczkę tak jakby światło słoneczne, które świeci na naszą scenę. Może usunę teraz to światło i zostawimy sobie tylko to jedno. Światło typu sun jest światłem równoległym, co oznacza, że w każdym miejscu sceny, niezależnie od tego, gdzie to światło ustawię, będzie zawsze ta sama intensywność światła. To znaczy, że w tym miejscu, gdzie ono pada na plane'a, tu gdzie jest prostopadłe do tego plane'a oraz w każdym innym miejscu będzie zawsze miało taką samą intensywność. No i widać, że na renderze dostaje dokładnie te same współrzędne. Przesuwając myszą po wyrenderowanej scenie, widzę na dole w pasku stanu liczby. I tam są składniki takie jak RGB w tym obszarze. To są składowe kolorów. Widać, że wszędzie jest identyczny kolor, ponieważ RGB jest dokładnie takie samo. To jest dowód na to, że światło w każdym miejscu ma taką samą intensywność, chociaż pada w różnych położeniach. Światło typu sun przydaje się do oświetlania dużych scen, czyli takich scen, w których jest na przykład całe miasto widoczne albo jakiś wielki obszar i chcemy, aby to światło było wszędzie równomierne. Następnym światłem jest światło typu spot. Jest to światło podobne troszeczkę do strumienia światła wydobywającego się z latarki. To jest stożek i ten stożek mogę sobie ustawić na scenie tak, aby oświetlał mi mniej więcej moje obiekty. Wygląda w taki sposób. Tworzy na renderze taki placek ze światła. Bardzo przydatna sprawa. Ten rodzaj świata ma także jakby więcej ustawień odnośnie cienia. To nie jest tylko taki zwykły ray shadow, podobny jak tutaj, ale również mamy coś takiego jak buforowany cień. No i to jest coś, co można wykorzystywać przy różnego rodzaju ciekawych ustawieniach. Światło typu chemii to jest światło podobne do słońca, z tym, że ono nie rzuca cienia. Oświetla całą scenę równomiernie i oświetla również idealnie wszystkie płaszczyzny zasłonięte dla niego. Także jest przebijające wszystkie mesze. I to światło wbrew pozorom ma zastosowanie. Ono przydaje się wtedy, kiedy korzystam ze światła typu sun. Światło typu sun generuje takie czarne, bardzo ostre cienie przy jednoczesnym jasnym oświetleniu pozostałych fragmentów sceny.
Jest to niezbyt pożądane, dlatego często taką scenę doświetla się dodatkowo jeszcze jednym światłem. Wystarczy zrobić kopię tego światła sun, obrócić tę kopię w przeciwną stronę, czy też pod jakimś takim prostopadłym kątem do światła typu sun i zmienić jego typ na światło typu chemii. Teraz mam doświetlone świetnie cienie i są akurat tak jasne, że prawie ich nie widać. Zwykle troszeczkę energia tego świata się zmniejsza, ustawia się 0,5, czasami jeszcze mniej i daje się lekko niebieski odcień. Ten lekko niebieski odcień, zmieniając kolor, może nadać światu pewien realizm. Teraz cienie są lekko niebieskie. Aby zrównoważyć ten taki niebieskawy kolor sceny, często zabarwia się światło typu sun na leciutko żółty kolor. To powoduje taką ładniejszą równowagę. No i jednocześnie troszeczkę większy kontrast. Ostatnim światłem, które warto omówić, to jest światło typu area, czyli światło powierzchniowe. To światło jest pewną powierzchnią, która może świecić i świeci wtedy równomiernie, podobnie jak światło sun. Jeżeli ta powierzchnia będzie wielka, to światło wydobywające się z tej powierzchni będzie leciało równolegle. Natomiast światło, które jest później wysyłane przez krawędzie, zachowuje się tak samo, jakby to było światło typu point. Czyli jeżeli mamy bardzo małą powierzchnię, no to mamy takie coś, co przypomina światło punktowe. Widać, że efekt jest bardzo zbliżony. Natomiast jeżeli to światło rozciągnę mocno, nie należy robić tego skalując, ja teraz skaluję, ale jest inny sposób na to, to mam teraz scenę całkowicie przepaloną i jest widać, że wszędzie prawie że równomierny odcień RGB. No on się oczywiście zmienia, bo to jednak jest nadal światło, które jest światłem zbliżonym do punktowego. Teraz zamiast skalować, najlepiej jest ustawiać wielkość tego światła za pomocą parametru size. Jeżeli ustawię size na 5, to mój obszar świecenia będzie 5 razy większy. No i wtedy trzeba oczywiście zwiększyć ilość próbek, to jest jakby ilość takich wirtualnych punktów świata, które na tej płaszczyźnie świecą. Teraz mamy bardzo jasną scenę. I co za tym idzie, to światło jest bardzo silne, również nadaje się do oświetlania wielkich powierzchni, ale jego siła jest zbyt wielka i dlatego tę siłę często się zmniejsza. Dam teraz 0,1 i dostaje troszeczkę równomierniej oświetlone światło. Dlaczego tutaj są takie ząbki na tym cieniu, to też powiem w osobnym tutorialu. Ok, to światło ma taką zaletę, że potrafi symulować w pewien sposób światło rozproszone. Dajmy na przykład tutaj 15 próbek, to już się będzie liczyło długo. Dajmy wielkość 10 i ustawmy sobie siłę światła na 1/100. Teraz zobaczmy, jak to będzie się zachowywało przy oświetleniu takiej sceny. Robię render. No jest troszeczkę za ciemno, ale i tak już widać. Proszę zobaczyć, że ten render mimo takich czarnych cieni na poszczególnych ścianach generuje bardzo ładnie wygładzone cienie. I to są cienie oświetlone jakby równomiernie ze wszystkich stron. Światło wdziera się od każdej strony kuli, powodując, że cień nie jest taki ostry i plackowaty, jakby to było w przypadku na przykład świata typu sun. Więc jest to jeden ze sposobów, niestety dosyć kosztownych obliczeniowo, na symulowanie świata rozproszonego, czy też takiego miękko rozkładającego się na obiektach. Oprócz tego, że istnieją tego typu światła, można zrobić także świecenie za pomocą światła rozproszonego. A światło rozproszone nie ma swojego źródła, dlatego tego źródła się w Blenderze nie ustawia. Światło rozproszone ustawia się na zakładce World. To jest zakładka ustawień świata, który otacza naszą scenę. I mamy tutaj kilka różnych opcji. Przede wszystkim jest opcja Ambient Occlusion, Environment and Lighting, Indirect Rendering i metoda obliczania światła, czyli obecnie Gather i Ray Trace. Domyślny sposób zaznaczony po starcie Blendera. Teraz, jeżeli chcemy wyliczyć sobie światło, to włączamy Environmental Lighting. Na scenie nie mam obecnie żadnej lampy, a i tak wszystko wychodzi bardzo ładnie oświetlone, jasne i bardzo takie subtelne, lekkie cienie są widoczne. Te cienie są tak subtelne, że prawie ich nie widać, a dodatkowo w oczy rzuca się taka kasza. Ta kasza, czy też ta ziarnistość obrazu, związana jest z ilością próbek światła, które są liczone na całej przestrzeni renderu. Można to zmienić, zmieniając ilość sampli tutaj. Jeżeli dam na przykład 15, wyrenderuję ponownie, no to widać, że od razu scena jest wygładzona. Oczywiście trwa to więcej czasu. Jeżeli chcę ustawić 64 sample na przykład, to wtedy naprawdę muszę trochę poczekać. To światło jest światłem bardzo ładnym, rozproszonym, bezkierunkowym. I żeby dobrze je było widać, czy też żeby dobrze było widać cienie, warto dodać sobie jakieś przeszkody dla tego świata. Na przykład tego typu plane, który będzie stał tutaj. No, może go jeszcze trochę rozciągnę w osi Y. Teraz będzie widać prawdopodobnie lepiej, jak to światło się zachowuje. Ponieważ tutaj przysłoniłem część sceny, to światło padające z otoczenia z różnych kierunków nie ma tam zbyt swobodnego dostępu, dlatego w tym miejscu jest więcej cienia. Jest to naturalny efekt, taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego scena wygląda oczywiście o wiele bardziej naturalnie.
Przy okazji widać pewne błędy oświetlania wynikające z tej krawędzi tutaj. Normalnie w tym miejscu nie mielibyśmy jaśniejszego światła w rzeczywistości, no ale jest to po prostu ograniczenie wynikające z niedokładności algorytmu, który to światło liczy. Oprócz tego, że mamy tego typu efekt, możemy pogłębić jakby oświetlenie tej sceny, dodając tak zwany ambient occlusion. To jest takie dopełnienie światła, które może działać również na osobnych zasadach niezależnie, które polega na tym, że światło jest liczone tak, jakby wysyłane było z każdej powierzchni. Ten model również symuluje światło rozproszone, które mamy na scenie. Robi to tylko inną metodą, ponieważ światło rozproszone najczęściej pochodzi od odbić światła od różnego rodzaju obiektów, to tutaj światło jest liczone tak, jak byłoby wysyłane z każdej ściany. Jest później odpowiednio na tych ścianach rozpraszane i dostajemy w efekcie również bardzo łagodne oświetlenie. Z tym, że to oświetlenie jest teraz liczone w ten sposób, że dodaje jedynie światło do sceny, nie liczy żadnych głębszych cieni. Dlatego efekt jest bardzo podobny do tego, który mieliśmy przy świetle środowiskowym. Jeżeli natomiast wybierzemy sobie Multiply, to w tym momencie będziemy mieli cienie pogłębiane, ponieważ światło będzie nie tylko dodawało do sceny, ale będzie również od tej sceny odejmowało. I teraz widać, że wyszło wszystko czarne. A to dlatego, że w tym momencie to światło działa tylko jako taki przyciemniacz, pogłębiający cienie. Aby było widać cokolwiek, trzeba oprócz tego włączyć jeszcze światło środowiskowe. I teraz dostaję lekko pogłębione cienie. Może tego nie widać teraz, ale zaraz wyrenderujemy sobie scenę na drugim slocie. I zobaczymy, jak wyszło przy porównaniu. No, na pierwszy rzut oka jest dokładnie to samo, ale jeżeli teraz zmienię slot, no niestety widać, że jest dokładnie to samo. No, trudno. Nie pokazałem tego za dobrze. Ok, do tego później wrócę jeszcze. Mamy jeszcze jeden sposób, który może pozwolić na wyrenderowanie światła tak zwanego niebezpośredniego. Jeżeli dodam sobie jeszcze jakiś mały obiekt w środku sceny, który będzie świecił własnym światłem, to muszę ustawić mu materiał. Materiał, który będzie świecił. Robi się go w ten sposób, że do zakładki na materiałach dodaję nowy materiał, naciskając guzik ADD i ustawiam parametr emit na coś większego od zera. Powiedzmy sobie, że dam maksymalną wartość 2 i kolor tego światła zmienię na taki na przykład niebieski. I teraz to światło po wyrenderowaniu sceny od razu widać, że świeci. Muszę jeszcze powłączać odpowiednio swoje ustawienia. I teraz, aby to światło wysyłało jakąś barwę na otaczające obiekty, trzeba włączyć model światła Indirect Rendering. I to jeszcze nie wystarczy, ponieważ w tym modelu światło nie potrafi się wyliczyć w blenderze za pomocą metody śledzenia promieni. Dlatego trzeba wykorzystać model Approximate, to jest model świata przybliżony, ale w tym momencie mogę liczyć na to, że to światło zacznie rzeczywiście odbijać się od ścian. Mamy tu dodatkowo ilość odbić. Jeżeli ilość odbić zwiększę, to wtedy każda oświetlona ściana, tak jak tutaj, zacznie sama również wysyłać światło określonej intensywności na kolejne ściany, także ogólna ilość światła na scenie się zwiększa. No teraz jest to mocno przesadzone, ale mamy bardzo silne źródło. Aby to światło świeciło jeszcze silniej niż teraz domyślnie, mogę zwiększyć parametr faktor na przykład do 5, no i wtedy będę miał światło o wiele intensywniejsze. Warto również włączyć odrobinę chociaż światła środowiskowego, dać na przykład parametr 0,1, aby nie było na scenie tak całkowicie czarno. No i to wtedy daje elegancki efekt. Ambient occlusion, jeżeli dam na add, wtedy on tą scenę, o teraz właśnie widać, teraz ją ładnie pojaśnia. No więc to są metody oświetlania sceny. Znowuż, nie wszystkie, ponieważ tu jest dużo więcej opcji, ale jeżeli ktoś naprawdę musi oświetlić swoją scenę i nie może sobie poradzić ze światłem, to tego typu materiał powinien